dobrze jest realizować czyjeś idee, ale też bardzo dobrze czasem mieć własne. Witam na czwartej edycji festiwalu Atelier Polskiego Teatru Tańca. W 1999 roku po raz pierwszy ruszyło to atelier. Wydawało się, że będzie może jeden kandydat, ale 4 lata temu stwierdziliśmy, że można utworzyć festiwal. Day that you go. You're free. To jest ogromna szansa jakby spróbowania swoich sił i mamy do dyspozycji i miejsce i niesamowite tancerzy, że szkoda było tego, by było tego nie wykorzystać. W pierwszym dniu festiwalu zobaczyliśmy wznowienie nienasycenia w choreografii Pawła Matiasika oraz premiery dwóch kreacji. Jedna to Second Hand Pawła Malickiego, druga to Outline Karoliny Wyrwał. Pierwszy raz jestem na takim czymś, pierwszy raz widzę taką sztukę. Bardzo mi się spodobało. Nienasycenie było super. Naprawdę rewelacja i taka przemyślana choreografia, świetna muzyka, świetne wykonanie. Potrzebuję więcej takich festiwali. Sztuka ruchu, jak najwięcej sztuki ruchu po prostu. Choreografii nie można się nauczyć. Można nauczyć się tańczyć. Natomiast choreografia zawsze jest napięciem i to tworzenie nie jest nigdy z góry jakby wyznaczone poprzez jakąkolwiek receptę. Choreografem do tego się bywa, to nie jest zawód. To jest funkcja, którą możemy otrzymać. I w tej dziedzinie choreografię nie da się zrobić do szuflady. Dla mnie bywanie choreografem to jest wtedy, kiedy chcę coś powiedzieć, mam coś do powiedzenia, bo to myślę, że nie jest tak, że można tak hurtowo, proszę zrobić to, to, tamto, tylko ja mam tak, że przychodzi mi jakiś problem do głowy i próbuję to wszystko jakby przelać na spektakl, zrobić z tego problemu coś, powiedzmy, małą sztukę i pokazać to innym. Ta choreografia mówi o tym, co się dzieje, kiedy próbujemy przywłaszczyć lub narzucić komuś swoje ja, swoją jakby osobowość. Tak się dzieje, że czasami na scenie coś wpada do głowy, że powinienem to zrobić. Wtedy ja wiem i mogę sobie pozwolić, jako choreograf, mam też taki komfort, że mogę jakby to zaimprowizować i wiem, że to się w tej chwili sprawdza. U innych osób myślę, że jest ta odpowiedzialność, że trzeba trochę się podporządkować i pilnować bardziej. Siadasz, oglądasz i wiesz, że już w tym momencie nic nie możesz zrobić. I to jest trochę frustrujące w pewnym sensie, bo
prowadząc próby, zawsze masz okazję powiedzieć, że zawsze oglądając coś chcesz zmienić, choćby jedną sekundę. Przy wcześniejszych moich spektaklach byłam jakby w środku i bardzo ciężko jest stanąć i jakby w sposób obiektywny ocenić tą całość, całość, która powstaje. Już bardziej patrzy się na pewne techniczne niedociągnięcia. Pomysłem do całego spektaklu była jakby fizyczność człowieka i fizyczność tancerza i związane z tym pewnego rodzaju frustracje i przekraczanie granic swojego instrumentu jako tego fizycznego ciała. Niesamowite doświadczenie, bo to było jakby moje dziecko, które nagle się urodziło. Byli też goście. W tym roku gośćmi byli tancerze ze Śląskiego Teatru Tańca, gdzie podobnie jak atelier w Polskim Teatrze Tańca powstało laboratorium choreograficzne. Myślę, że zapraszanie gości właśnie na festiwal Atelier będzie już zwyczajem i co roku ktoś przyjedzie i pokaże, jak młodzi choreografowie realizują swoje pomysły, dokąd zmierzają, jak kształtować się będzie przyszłość tańca współczesnego w Polsce, w Europie, może na świecie. Dawno nie widziałam czegoś tak pięknego. Widziałam wiele teatrze tańca. Naprawdę robi wrażenie. Zaangażowanie artystów i poziom, technika niewiarygodna. Widać i siłę fizyczną, i psychiczną. No i rzeczywiście przekaz niesamowity i myślę, że każdy wyniósł coś dla siebie. To, co towarzyszy temu festiwalowi, to jest temat improwizacja. I ten temat dzięki Coaching Project Macieja Kuźmińskiego, który został nazwany Yes, tak, można było zobaczyć efekt, jak to jest, kiedy improwizacja jest przygotowywana. Improwizacja nie jest wolną amerykanką, aczkolwiek daje bardzo dużo wolności. Żeby improwizować, trzeba mieć konkretne narzędzia do improwizacji i do tych narzędzi sięgać w odpowiednim czasie i w odpowiedniej sytuacji. Także improwizacja to, broń Boże, nie jest cokolwiek, tylko improwizacja to jest umiejętność dobierania odpowiednich narzędzi czy dokonywania odpowiednich wyborów podczas konkretnych sytuacji. Widz ma szansę uczestniczenia w tworzeniu czegoś na żywo, w tej chwili, natychmiast. My próbujemy coś stworzyć, a co nastąpi, będzie tak samo zaskoczeniem dla widza, jak i dla nas. Witaj w Dancebox. Informuję, że jesteś nagrywany. Na rozgrzewkę. Skacz.
wszyscy improwizują do tej samej muzyki i z tymi samymi komendami. Czyli tak jakby w pierwszej edycji na przykład było rusz ręką, czy tam rusz głową, to każdy ruszał tą głową trochę inaczej i to było interesujące, bo jedni ruszali tak, a mieli jakąś zupełnie, znaczy mieli tą samą muzykę, więc to było fajnie potem zobaczyć, jak ludzie reagują na te same komendy do tej samej muzyki, w jaki sposób. Jak dla mnie rewelacja, zastanawiałam się tylko, jakie zwierzę lubię najbardziej i jak mogę je przedstawić, ale jednak kocur tak pokazał swoje pazurki. Ja byłem łabędziem, później orłem, później sokołem, herosem, wszystkim. To był pewnego typu eksperyment również dla nas, jako widzów. Widzów tańca, widzów tego, co się dzieje na scenie, w teatrze, w Polskim Teatrze Tańca i tak dalej. Myślę, że to bardziej pokazuje, jak trudne jest właśnie improwizowanie, że nie jest łatwo tak nagle przelać emocje w ruch. Zapraszamy do wspólnej improwizacji. Jest, jestem taki, jakim jestem. Jest, jestem gotowy na sytuację, która nastąpi za chwilę i nie będę się czuł zagubiony, dlatego że zawsze jest więcej niż jedno rozwiązanie. Responsibility personal, responsibility personal.